Zatrzymajmy się dzisiaj nad Księgą Abdiasza. Zachęcam do lektury, bo jak można przyjąć słowo, jeśli się nie pozna jego treści? Księga proroka Abdiasza jest najmniejszą ze wszystkich ksiąg w Biblii. Nie posiada nawet żadnego rozdziału. Składa się tylko z 21 wersetów. Bóg ma upodobanie w małym człowieku, w pokornym, w małym dziele, po to, aby mogła objawić się Jego moc. Księga, która jest drobna jak ziarenko manny. Kiedy Izraelici pierwszy raz zobaczyli mannę, zadawali pytanie manhu, co to jest? Może niektórzy wielcy z tego świata, czytając tą księgę, spytaliby tak samo, może by nawet nią wzgardzili. Taka mała księga, co może być w niej ciekawego zawarte? A jednak, dużo jest zawarte w takiej małej księdze. Wiemy, że imię w Izraelu miało bardzo głębokie znaczenie. Określało i dotykało istoty człowieczeństwa. Imię Abdiasz oznacza czciciel Boga. Czy ja jestem prawdziwym i miłującym Boga czcicielem? Księga na początku mówi bardzo ostro o zagładzie i karze, jaka dotknie Edomitów. Przypomnijmy, że Edomici to potomkowie Ezawa, brata Jakuba, który w bardzo błahy sposób, bo za miskę soczewicy, sprzedał swoje pierworództwo. Możemy o tym przeczytać w Księdze Rodzaju. Wiemy też, że naród wybrany miał być odłączony od innych sąsiednich narodów, dlatego że byli oni poganami. Mieli być Izraelici odłączeni na wiele sposobów po to, aby nie skalać się bałwochwalstwem. I w drugiej części księgi zawarte jest mesjańskie proroctwo zjednoczenia pokoleń i słowo, że to właśnie Królestwo Pana zwycięży ostatecznie. Ale kto tak naprawdę jest wrogiem czciciela Boga, przez którego Najwyższy wydaje okrzyk: podnieś się przeciw Niemu, do boju. Przecież Bóg nie jest przepełniony gniewem, tylko miłosierdziem. A tutaj czytamy w księdze, że Bóg krzyczy do boju. Kim jest ten, któremu należy się całkowita zagłada od Boga? W osobie Syna Bożego został pokonany największy wróg – szatan. Werset drugi mówi: wzgardzony jesteś ogromnie, a pycha serca twego zwiodła ciebie. Choćbyś wzniósł się jak orzeł i choćbyś nawet między gwiazdami założył swoje gniazdo, stamtąd ja strącę ciebie, wyrocznia Pana. Tak właśnie pycha strąciła szatana z nieba, anioła światłości. Dalej Bóg mówi przez proroka w wersecie 17 i 18. Lecz na górze Syjon będzie ocalenie i będzie ona święta. I stanie się dom Jakuba ogniem i dom Józefa płomieniem, dom zaś Ezawa słomą. Ocalenie nasze jest w krzyżu Chrystusa, który został ukrzyżowany poza murami Jerozolimy, miasta, które jest zbudowane na Syjonie, na świętej górze. I rozpalił Bóg płomieniem ognia miłości tych, za których ofiarował swojego Syna i którzy tą ofiarę chcieli przyjąć, którzy ją do tej pory przyjmują. Czy jest dla nas coś bardziej radosnego niż nowina, że jesteśmy przeznaczeni do ocalenia, że już jesteśmy ocaleni i że jesteśmy przeznaczeni do Bożego Królestwa?